Miał to być prezent urodzinowy od rodziców dla mnie. Mieliśmy wrócić 1 września 1939 roku z Rywiery Francuskiej poprzez Warszawę do Krakowa. Na plażę na 2 tygodnie nie zabiera się właściwie nic, więc wszystko tu zostało. Kwota dla Żydów do Stanów Zjednoczonych była wyczerpana i właściwie były tylko dwie możliwości: Haiti albo Brazylia. Moje laboratorium jest znane właściwie na całym świecie. Cieszę się, że zostawiłam coś w Brazylii, która mnie tak mile przyjęła i tyle mi dała. To spowodowało pewien boom w pracy naukowej, dlatego że mrozi się, prawda, szczepionki, mrozi się organy do transplantu. Byłam zawodowo w Europie chyba z 20 kilka razy i nigdy nie zaczepiłam o Kraków. To, co wy nazywacie korkiem, to jest w ogóle zabawka dla nas, prawda, bo stoi się w korkach ponad godzinę, zawsze, wszędzie. Na smog narzekacie, fakt, że macie trochę tego smogu rzeczywiście. Ale w mieście jak São Paulo, gdzie jest 25 milionów mieszkańców, nie widać nieba. Nie mogłabym w São Paulo się poruszać taksówką, nawet w ciągu dnia, bo to jest niepewne. A tutaj wracam o 11 w nocy, rozmawiam z taksówkarzem, który mi mówi, już panią raz zawiozłem, wiem gdzie to jest. Jest spokojniej, przyjemniej. Powiedziałabym nawet, że jest dużo więcej zrozumienia dla starych ludzi. W Krakowie przynajmniej, niż w Brazylii. To jest piękne miasto. Wszyscy są mili, uśmiechnięci. Jest jasno, gdzie się popatrzy, jest ładnie. Byłam rozwódką w okresie, kiedy w ogóle się o tym nie mówiło. Pracowałam, byłam taką trochę bardziej światową, powiedzmy, kobietą, bo lubię lampkę wina, paliłam papierosy. Nie byłam mile widziana wśród małżeństw, oczywiście jako rozwódka, więc siedziałam dość dużo w domu i zakochałam się w dywanach, w poduszkach. Kocyki robię na zamówienie, no bo ile można mieć kocyków w domu, prawda? Było bardzo ciężko, a ja nie pamiętam o żadnym żalu.